Działanie równościowe w firmach, mitu, feminatywy, te wszystkie dyskusje pokazują, że coś nowego dzieje się z kulturą i zdaje się, że twórcy reklam tego nie zauważają, mimo że odbiorcy i odbiorczynie chcą, żeby ta zmiana była odzwierciedlona w reklamach. W takim razie jak część społeczeństwa tego naprawdę potrzebuje? Dzisiaj trzy fantastyczne badaczki powiedzą Wam, jak lepiej konfigurować postaci kobiece w reklamach. 80% marketerów w Polsce uważa, że tworzy kontent reklamowy wolny od stereotypów płciowych i pokazujący płeć w sposób równościowy. Jednocześnie troje na czworo konsumentów i konsumentek uważa, że są po portretowani w reklamach w sposób nieadekwatny. Widzimy więc, że mimo przykładania do tej sprawy sporej wagi. Cały sztab ludzi w postaci brand managerów, copywriterów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie kreacji marketingowych, nadspodziewanie często mija się z oczekiwaniami społecznymi. Dlaczego to ważne? Okazuje się, że nieodpowiednie sportretowanie płci w reklamie może przyćmić nawet najbardziej innowacyjny produkt. Wiedzą o tym zwłaszcza producenci, których komunikacja koncentruje się wokół kuchni, na przykład. Produkty spożywcze czy urządzenia kuchenne. Od tego, czy w takiej reklamie pojawi się mężczyzna i co będzie robił, w jakiej relacji będzie z kobietą, często zależy to, czy w ogóle konsumenci będą chcieli materiał ten oglądać. Nieobecność mężczyzny lub jego zadania zupełnie niezwiązane z główną czynnością gotowania, jak na przykład czytanie gazety, czy nawet zabawa z dziećmi, podczas gdy partnerka gotuje, ewidentnie już teraz źle są odbierane przez konsumenta. Jak w takim razie tworzyć treści adekwatnie adresujące kwestie płci? Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się zmianie społecznej, której jesteśmy świadkami, a posłuży nam do tego reklama marki, której udało się to zrobić dobrze. Pokażę Wam teraz reklamę. Która świetnie wychwytuje to, o czym mówi Akasia, a jednocześnie dowadnia, dlaczego archetypy nie wystarczą i ważna jest narracja. Jesteśmy w starożytnym Rzymie, widzimy tutaj Koloseum, właśnie Pepsi pije cesarz Enrique Iglesias. I tutaj, gdzieś w katakumbach, nisko w piwnicach, widzimy trzy gladiatorki, trzy wojowniczki. One są od siebie oddzielone, widać, że są zdenerwowane, nie wiedzą do końca, co je czeka. Tłum natomiast skanduje. Tak, mamy ten e, rodzaj nakręcających się emocji. I co za chwilę się wydarzy? Krata się otwiera i widzimy, że bohaterki wychodzą walczyć na arenie. Mamy trzy gladiatorki, więc teoretycznie i tak mogliśmy się spodziewać jako odbiorcy reklamy będą one walczyć ze sobą o to, która z nich wygra. A co one robią? Podchodzą do siebie, patrzą się i zamiast Podjąć walkę, to rzucają e, swoje, swoją broń i obracają się w stronę tłumu. To jest przykład tego, jak e, Pepsi, jako marka, wyłapała ten moment, w którym warto pokazać siostrzeństwo. W świecie, w którym rządzi mężczyzna, tak, cesarz tutaj. W postaci Janek Inglesiasa, który uosabia ten system stworzony przez, przez patriarchat, przez mężczyzn, który każe kobietom sobą rywalizować dla rozrywki, one mówią nie. Razem łączą się w tym, żeby rozkręcić imprezę, ale w trochę inny sposób, bez przemocy, bez walki. Razem śpiewają Will Will Rock You, nakręcają tłum, i okazuje się, że ten Cesarz nagle traci swoją władzę. Okazuje się, że to one zaczynają wygrywać, to one zaczynają rządzić tłumem. Cesarz nie może tego zmienić. Ludzie zbierni stają się aktywni. I dzięki temu następuje zamiana pozycji, tak? Mężczyzna, który na początku reklamy rządził, dyrygował tłumem, zawiadywał tymi igrzyskami, które miały być pełne przemocy teraz tak naprawdę ma coraz mniej do powiedzenia. Widać, że się ogląda, widać, że nie może się zdecydować, co, co zrobić. Co więcej, widzimy też ten element lodówki z Pepsi, która jest takim uosobieniem władzy, uosobieniem tego, czym, czym jest takie dobro, o którym każdy marzy. Tak? I okazuje się, że rozhuśtane rozhuśtane gladiatorki, które się razem wspierały, sprawiły, że Pepsi powędrowała do nich, a potem one rozdają to ludziom. Jak pokazała nam reklama Pepsi, nie liczy się tak bardzo archetyp. Wszystkie nasze bohaterki z tej reklamy są tak naprawdę wojowniczkami, czyli były zapewne w archetypie hero. Eee, liczy się relacja między nimi, i dlatego postanowiliśmy zbadać relacje, które pokazują, jak bardzo zmieniły się kobiety i jak w relacjach z różnymi osobami kobiety mogą realizować różne archetypy. Wobec dziecka mogą być opiekunkami, ale w pracy mogą być już wojowniczkami. Jak widzicie na ekranie, wyróżniliśmy sześć typów relacji, w które wchodzą kobiety. Pierwszy typ to relacja samej ze sobą. Czyli jak kobieta myśli o sobie, jak do siebie mówi, w jaki sposób działa, żeby poprawić swój los. Kolejny typ to relacje miłosne. Inny to relacje rodzinne, relacje z dziećmi. Kolejny dotyczy relacji, które są związane z pracą, czyli takich relacji pracowniczych, lub w ogóle dotyczących środowiska pracy. Kolejny typ to typ związany z relacjami społecznymi czyli tak zwane relacje z nieznajomymi. I jeszcze jeden typ, być może okaże się on najważniejszy dzisiaj: relacje z innymi kobietami, relacje przyjaźni. Ale zanim do tego przyjdziemy, Krzysztof wyjaśni nam, czym różni się opowieść o kobiecie od opowieści o mężczyźnie. Gdy mówimy o nowym sposobie pokazywania bohaterek w mediach, w literaturze, w filmie, warto przyjrzeć się strukturze tych narracji. Amerykańska autorka Victoria Lynn Schmidt w swojej książce o archetypach postaci literackich, po zbadaniu 45 głównych charakterów, dzieli się wnioskiem, że możemy wyróżnić typową narrację o męskim bohaterze i typową narrację o żeńskiej bohaterce. W klasycznym podziale każdej opowieści podzielonej na trzy akty, bohater najpierw podejmuje wyzwanie, chce osiągnąć jakiś cel. Toczy jakąś walkę, a na końcu przechodzi, e, lub nie przechodzi, e, przemianę wewnętrzną. E, w narracji archetypicznie żeńskiej wygląda to odwrotnie. Bohaterka najpierw przechodzi przemianę wewnętrzną, po czym wpada w konflikt e, z otaczającym ją światem. E, wtedy ta finalna bitwa dotyczy tego, czy bohaterka utrzyma swoją przemianę, e, czy nie. Należy pamiętać, że te obydwa modele to pewne uogólnienie e, i że te dwa modele mogą się przenikać. Tak to wygląda w opowieściach, w narracjach funkcjonujących w kulturze. Tymczasem sprawdźmy, jak wygląda to w rzeczywistości, jak to wygląda w wynikach badań społecznych. Przez ostatnie kilkanaście lat monitorowaliśmy, jak Polki odnajdują się na kontynuum między biernością a aktywnością. Konkretnie pytaliśmy je, czy zgadzają się ze stwierdzeniem: Nie chcę brać odpowiedzialności. Wolę, kiedy inni decydują za mnie. I podczas gdy w 2010 roku z taką postawą nie zgadzało się 49% kobiet, już na przestrzeni ostatniej dekady ten odsetek znacząco wzrósł. W tej chwili takie stwierdzenie odrzuca aż 57%. Polek. Skoro więc widzimy, że mm, zmiana postrzegania ról społecznych jest czymś, co realnie dzieje się w społeczeństwie, to może w przestrzeni reklamowej wystarczy, że po prostu zamienimy rolę męskiej i kobiece, czyli przysłowiowego tatę postawimy przy przysłowiowych garach i zaprosimy go do gotowania, a z kolei mamie damy. Yy, Rolę jedynie delektowania się efektami jego pracy. Jak pewnie możecie się domyślić, nie, to nie wystarczy. A wręcz, jak wskazują nasze testy kreacji, zabiegi typu odwracanie ról płciowych jest de facto odrzucane zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Pamiętajmy przy tym, że odwracanie stereotypów jest nadal ich powielaniem. Jak w związku z tym konstruować współczesne narracje dotyczące kobiecości? Aby to zrozumieć, warto przyjrzeć się, jakie skojarzenia budzi słowo feminizm. Badanie skojarzeń intuicyjnych i szybkich, niekontrolowanych reakcji pokazuje nam, że głównym skojarzeniem z feminizmem jest siła, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Jednocześnie Feminizm niesie ze sobą konotacje z agresją. Tak, to słowo i to pojęcie odbierają przede wszystkim mężczyźni, którzy widzą w nim również spore zagrożenie. Warto zauważyć, że feministycznej sile towarzyszy spora dawka empatii, czyli takie skojarzenia jak troska i szacunek, a także wartość bliska bardzo wielu ludziom, zupełnie niezależnie od płci, wolność. To właśnie wokół tych pozytywnych konotacji warto budować współczesną, adekwatną i zgodną z oczekiwaniami społecznymi narrację marketingową, unikając raf, lęku i budzenia obaw. Jednym z bardzo ważnych elementów, który wybrzmił w naszej analizie, jest to, że kobieta w relacji samej ze sobą daje sobie prawo do realizowania się, do odkrywania świata. Do robienia rzeczy, które są jej pasją, do robienia tego, co chce, co czuje. To jest jej cel. Dążąc do tego celu, jest odważna, nawet jeśli pojawiają się przeszkody, a przeszkody pojawiają się zawsze. Czasami jest to pieniędzmi ludzi, którzy uważają, że dziewczyna czy kobieta nie powinna robić jakiejś rzeczy. Czasami jest to wewnętrzny opór. Myślenie, czy poradzę sobie, czy dam radę, czy jestem na tyle dobra, czy jestem na tyle zdolna ale kobiety odważnie przyzwyciężają to w różnego rodzaju opowieściach i są dumne z tego, co osiągają. Przykładem takiego odkrywania świata jest seria Rozłąka, w którym główną rolę gra Hilary Swank. Gra ona kierowniczkę wyprawy na Marsa. Jest kosmonautką i właśnie realizuje swoje marzenie. Marzenie, które miała w sobie od dzieciństwa. Nieważne, że pojawiają się przeszkody. Ma trochę wątpliwości wewnętrznych, pojawiają się przeszkody zewnętrzne, niektórzy komentują, mówią jej, że pewnie się nie nadaje na kierowniczkę. Albo okazuje się, że brakuje jedzenia, albo psuje się statek. Do tego, na ziemi zostawiła swoją córkę nastoletnią oraz męża, za którymi bardzo tęskni. Jednak to nie zmienia ani celu, to tylko umacnia ją w tym, żeby bardziej do niego dążyć z większą odwagą. Z większą pewnością siebie, taką wewnętrzną, mimo wątpliwości, ona dąży do tego celu i chce go zdobyć. I za to możemy ją podziwiać. Dodajmy tutaj także, że jak pokazują zagraniczne trendy, sposób pokazywania kobiet i ich relacji zmienia się nie tylko w filmach czy reklamach dedykowanych kobietom, ale również w tych, które skierowane są do mężczyzn. O tym opowie Jacek. No właśnie, jak to wygląda w reklamach dla mężczyzn? Żeby wziąć taką ikoniczną markę, która jest związana z mężczyzną, to będzie, niech to będzie Dezodorant Ax. I mamy reklamę sprzed dekady. To w niej jest. Kiedy mężczyzna owinie się w zapach tego dezodorantu, no to okazuje się, że to wezwala kobiet dzikość. I one wszystkie zupełnie, że tak powiem, bez jakiegoś poziomu refleksji. Zaczynają biec w kierunku mężczyzny. Co tam jest charakterystycznego w przedstawieniu kobiet? Po pierwsze, właśnie są uwolnione od rozumu, po drugie, jest ich dużo i są zupełnie wymienne. Tak, i po trzecie, właściwie głównie są nastawione na seksualność to jest to, czego ten mężczyzna w reklamie od nich oczekuje. Natomiast po dekadzie. W której zdarzyło się bardzo wiele rzeczy, bo zdarzyło się mi tu, zdarzyło się w popkulturze bardzo wiele rzeczy, jak, jak seriale typu Girls, czy w ogóle kwestia siostrzeństwa, która mocno wypłynęła do góry, i nagle się okazuje, że reklama także, że kobieta w reklamach dla mężczyzn jest zupełnie inna. Po dekadzie w reklamie AXE, kiedy mężczyzna również jest. Owinięty w ten zapach, nagle okazuje się, że on działa inaczej. Przede wszystkim działa na otoczenie i fascynuje sobą nie tylko kobietę, ale psa, robotnika i inne żywe stworzenia. A kiedy już spotyka się z tą kobietą i na nią oddziałuje to nie ma tutaj tego bezrozumnego pędu nastawionego na fizyczność, na seksualność ale jest rodzaj interakcji, w której ci partnerzy są równorzędni. Czyli nie ma tego panowania nad kobietą, tylko raczej jest związek zgody zamiast związku dominacji. Więc także w reklamach dla mężczyzn kobieta jako postać zupełnie się zmieniła. I być może już te kobiety, które były w reklamach dawniej, wcale nie odpowiadają mężczyznom. A jak to wygląda w takim razie w rodzinie? Role kobiet zmieniają się również z perspektywy miejsca ich aktywności. Jeszcze w 2010 roku 27% mężczyzn i 20% kobiet uważało, że miejsce kobiety jest w domu, podczas gdy już w 2011 roku tylko 14% mężczyzn i 8% kobiet sądziło tak samo, więc zmiana jest diametralna. Ta zmiana przekłada się również na poglądy na temat obowiązków domowych, ponieważ 69% Polaków Uważa, że ten podział obowiązków domowych powinien być solidarny pomiędzy kobietą a mężczyzną. A tylko 27% twierdzi, że obowiązki domowe mają określone płcie. To, co prawda, nie jest największa grupa Polaków, ale takie płciowe myślenie o obowiązkach domowych wciąż zostało w naszym myśleniu. I tak, jak zapytamy kobiety, jaki obowiązek domowy jest ich ulubionym, wskażą gotowanie, podlewanie kwiatów, czy robienie codziennych zakupów. Podczas gdy, gdy spytamy się mężczyzny o to samo, wskaże wynoszenie śmieci lub w ogóle nie będzie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. A jak podział obowiązków domowych wygląda w kulturze? Jednym z typów relacji miłosnych jest na przykład partnerstwo komplementarne. Jest to taki typ relacji, w którym Mamy dwójkę partnerów, kobietę i mężczyznę lub na przykład dwie kobiety, dwóch mężczyzn. I to, co jest istotne, to ich kompetencje, którymi oni uzupełniają się po to, żeby razem zdążyć do wspólnego celu. Najczęściej takim celem jest rozwiązanie jakiegoś problemu, popchnięcie spraw do przodu, zmiana świata na lepsze. Co jest istotne, partnerzy są równorzędni. To nie jest tak, że kobieta zajmując się jakimiś sprawami, jest mniej istotna niż mężczyzna. Nie jej rola jest równie ważna jak jej partnera lub męża. Jeśli mielibyśmy pomyśleć o takim przykładzie relacji, to spójrzmy chociażby na Baraka i Michelle Obama. On był prezydentem ona pierwszą damą. On dbał o to, żeby wprowadzić powszechne ubezpieczenia społeczne dla Amerykanów. Ona z kolei, Michelle, dbała o to, żeby obywatele byli zdrowi. Stała się twarzą kampanii Let's Move, która miała zachęcić Amerykanów, a zwłaszcza amerykańskie dzieci, do tego, żeby częściej się ruszały, chętniej dbało o zdrowie. Dlatego też otworzyła na terenie Białego Domu ogródek warzywny oraz pokazywała, jak warto ćwiczyć, żeby być na co dzień zdrowym. I to, co jest istotne, to to, że oboje współdziałali i dzięki temu Amerykanie mogli razem osiągnąć lepsze wyniki zdrowotne. Relacje miłosne są oczywiście istotne, ale są jeszcze relacje, które bardzo mocno wybrzmiały w naszym badaniu i są to przyjaźnie, w jakie wchodzą kobiety. O tym typie relacji opowie Ania. Relacje rodzinne i partnerskie w życiu kobiet są bardzo istotne. Ale okazują się one też często hamulcami w podejmowaniu działań w innych obszarach życia, na przykład w działalności społecznej czy publicznej. Takimi hamulcami jest na przykład obawa, że rodzina w jakiś sposób na tym ucierpi, brak wsparcia partnera w podziale obowiązków domowych, czy też brak systemowego wsparcia w opiece nad dziećmi. I tutaj pojawia się bardzo istotna rola kobiet w życiu kobiet. Pojawiają się tutaj relacje przyjacielskie. Więzi, które oferują innym kobietom wsparcie właśnie w wypełnianiu swoich obowiązków, które przecież tak dobrze znają. Jak bardzo kobiety potrafią się zaangażować w sprawach kobiet z innymi kobietami, udowodnił nam strajk kobiet w 2020 roku, który popierało 3 czwarte Polek. Strike kobiet pokazał nam, jak bardzo społeczeństwo polskie różni się w odniesieniu do postrzegania roli kobiet. I to widać też w tym, jak oni postrzegają ich role zawodowe. Według Reykjavik Index for Leadership, który był realizowany w 2023 roku, Polacy byli jednym z ostatnich narodów, odnotowując jeden z, ze słabszych wyników wśród badanych krajów, co oznacza, że są oni narodem, który bardziej postrzega role zawodowe przez pryzmat płci i przypisuje. Te zawody bardziej kobietom lub bardziej mężczyznom. Według wyników innego badania Polacy częściej przypisywali role zawodowe związane z władzą i zarządzaniem mężczyzną, jak na przykład rolę prezydenta, ministra obrony narodowej lub prezesa dużej firmy, a częściej przypisywali kobietom role związane z pomocą społeczną lub edukacją. I to potwierdza się też w ogólnych statystykach. Ponieważ jedna trzecia przedsiębiorstw w Polsce jest zarządzana właśnie przez yy, kobiety, i częściej one wybierają branże związane z opieką społeczną i edukacją. Ale przecież nie musi tak być. Kobiety mogą realizować się na wszystkich polach zawodowych, niezależnie od tego, czy są one uznawane za tradycyjnie kobiece, czy tradycyjne męskie. Mamy przecież premierkę Finlandii, która wprowadza swój kraj do NATO w kluczowym momencie. Mamy też panującą w Wielkiej Brytanii Elżbietę II, która wyznaczyła niemal erę swoim panowaniem. Mamy też kierowniczkę operacyjną jednego z największych mediów społecznościowych na świecie, która przez kilkanaście lat kierowała pracami wielkich zespołów. To pokazuje, że kobiety mogą się realizować zawodowo na każdym polu, o jakim tylko pomyślą i wymarzą. Temat aktywności zawodowej kobiet w kontekście siostrzeństwa, ale także feministycznego rozumienia siły coraz częściej podejmują również marki. Dobrym przykładem jest tutaj Nissan, który zatrudnił kapitan Marvel, do tego, by została ambasadorką nowej opowieści o kobietach i tym samym prowadziła markę Przyszłość. Zobaczmy. So I'm gonna hold on promoting you this quarter. Cool. Drop the taco. Get in the car. Does this Sentra feel like a compromise to you? Wait, what? The handling, it's good, right? No compromise there. Nope. Watch this. Come on, breathe, breathe, breathe. Rear automatic braking. So if this Nissan Sentra isn't gonna compromise, why should you? You're right. The all-new Nissan Sentra with more standard safety features than any other car in its class. Narracje o kobietach w życiu zawodowym mocno się zmieniły przez ostatnią dekadę. Jeżeli chcielibyśmy je zmapować i umieścić na takim wykresie, niech to będzie taki wykres, że powiedzmy od zależności do dominacji i od indywidualizmu do drużynowości. Pojawia się wiele różnych nowych ról, nowych narracji. Ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na dwie: właśnie w tej ćwiartce dominacja i drużynowość. To będą role liderki i wspólniczki. Zacznijmy od liderki. Liderka, Jeżeli przypomnimy sobie taki film Ocean's Eight, to liderka, jaką jest właśnie Debbie Oceans, zbiera różne osoby, przyjaciółki i koleżanki po to, żeby albo wyrwać je z takiej rutyny, z, codziennej, z codziennego kołowrotka zdarzeń, albo żeby wyjąć je z takich stereotypowych ról i żebyśmy razem wszyscy zrobili coś fascynującego, co nas łączy. Kluczowe w pokazywaniu takiej postaci jest entuzjazm grupy, tak? żeby one wszystkie za liderką szły. I jeżeli marka chciałaby wpisywać się w taką historię, no to dobrze by było, gdyby była właśnie atrybutem liderki. Natomiast druga postać to postać wspólniczki. Wspólniczka to jest ktoś, kto pomaga bohaterce praktykować dążyć do, do, do wspólnego celu, ale jednocześnie wspiera ją, czy moralnie, czy fizycznie, czy w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli przypomnimy sobie taki film jak Sexy Pistols, no to tam mamy właśnie dwie wspólniczki, które razem mają wspólny projekt i nawzajem się wspierają. Jeśli Marka chciałaby się wpisać w tego typu opowieść, mogłaby być właśnie taką wspólniczką. Jest oczywiście wiele nowych typów narracji, i e, powinniśmy być uważni na to, jak marka może w tych nowych narracjach funkcjonować. Role kobiet w społeczeństwie polskim wciąż się zmieniają i ulegają redefinicji. Czy to w rodzinie, czy w relacjach miłosnych, czy tych przyjacielskich, ale także w pracy, kobiety wciąż zyskują na wartości. Ich czas zyskuje na wartości, przez co też zmienia się sposób. Spędzania przez nich wolnego czasu, czy tego, jak postrzegają swoją wartość. I dlatego warto pamiętać, że niezależnie od tego, jaki produkt reklamujemy, jaką komunikację robimy, wartości, które deklarujemy, powinny przejawiać się w działaniu: w działaniu bohaterki, w relacjach, które ona ma z innymi bohaterami i w tym, jak jest traktowana. Opowiedzenie tak nowych i wielowymiarowych historii w czasie zaledwie 30 sekund, na co pozwala nam przestrzeń reklamowa, jest bardzo dużym wyzwaniem. Jak zatem to zrobić? Przede wszystkim już na etapie briefu warto zaplanować wszystkie elementy tak, by spójnie prowadziły nas do jednego celu. A następnie bardzo sprawdzić, czy to zadziałało.